Cześć, witam Cię w trzecim odcinku w nowej serii dotyczącej właśnie kryptoadopcji. W tym odcinku opowiem trochę o górnikach, o właśnie o procesie miningu, o procesie kopania, który według mojej opinii ma również wpływ na adopcję, dosyć duży wpływ i po prostu z tego, w jaki sposób górnicy realizują swoje zadania, w jaki sposób oni organizują swoją pracę i w jaki sposób organizacja ich pracy jest możliwa w kontekście danego projektu kryptowalutowego. Dużo można wyczytać właśnie o tym, w którą stronę ten rynek idzie. Może na początek kilka zdań takiego wyjaśnienia odnośnie tego, co tak naprawdę oznacza to kopanie, co oznacza mining. I według mnie jest to, najprościej mówiąc, walidacja i dodawanie transakcji do blockchainu i w zamian za to otrzymanie nagrody zgodnie z tym, co jest zapisane w protokole. Tutaj warto również zwrócić uwagę na coś takiego jak hash rate. A hash rate określa nam całkowitą moc obliczeniową, tak jakby potrzebną do wydobycia waluty. I tak naprawdę im większa ta moc jest aktualnie potrzebna, tym ta trudność wydobycia danej nagrody na konkretnym protokole opartym oczywiście o Proof of Work jest większa. Tej wielkości można śledzić na dwóch takich dosyć popularnych serwisach, do których link umieszczę w opisie filmu. W kontekście samych górników, oni używają właśnie zasobów sprzętowych, aby utrzymywać sieć, utrzymywać jej funkcjonowanie, aby realizować algorytm konsensusu. I na tym tak naprawdę skupiają się górnicy, którzy w dzisiejszych czasach często organizowani są właśnie w mining poole, czyli w takie zbiory górników, które realizują to właśnie potwierdzanie i dodawanie transakcji. Działa to w bardzo prosty sposób. Tak jak wcześniej powiedziałem, nagroda z wydobytego bloku jest proporcjonalnie dzielona co do udostępnionej mocy dla sieci lub przyznawana jest podmiotowi, który jako pierwszy rozwiąże zagadkę kryptograficzną. I to też oczywiście zależy od już konkretnego protokołu i konkretnej implementacji zapisanej w protokole na blockchainie. Kolejna sprawa związana jest właśnie z przykładami i tutaj takie dwa największe pule, czyli BTC.com czy NiceHash. Ryzyko, jakie występuje w procesie miningu, sam proces kopania, czyli de facto zatwierdzania bloków, nie jest obarczony dużym ryzykiem, pomijając aspekty związane z bezpieczeństwem implementacji tego rozwiązania na samym protokole. Interes ryzykowny, jak tak naprawdę każdy inny, dużo zależy od zapotrzebowania danej kryptowaluty, od jej wartości, a wartość według mnie idzie za płynnością. Dlatego tutaj opłacalność tego procesu ma szereg czynników, które na to wpływają. Tutaj myślę, że osoby zajmujące się miningiem mogą sporo więcej na ten temat powiedzieć. Ja tu jedynie sygnalizuję sprawę. Oczywiście kluczowe również jest cena energii, jaką posiadamy, aby właśnie to realizować. I dalej nadużycia, jakie tutaj mogą być, to najpopularniejszy atak 51%, czyli przejęcie większej mocy obliczeniowej zadeklarowanej dla danej sieci i wykorzystanie tego w celu wykonywania tak zwanego double spendingu, czy też innych rodzajów nadużyć danego protokołu. Trend, tutaj duże firmy zrzeszone w farmy dominują w procesie kopania dla pojedynczych osób. Kopanie w tym momencie nie jest opłacalne, oczywiście mówię tutaj o Proof of Work. Stąd rosnąca popularność stakingu, czyli algorytmu uzyskiwania konsensusu Proof of Stake. I to wszystko, jeśli chodzi o tą część trzecią w kryptoadopcji dotyczącą górników. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i do kolejnej części, która ukaże się już w kolejnym tygodniu. Dziękuję, cześć.